Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, poinformował, że Polska najprawdopodobniej znajduje się już w celu inflacyjnym. Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła na razie stóp procentowych, co uzasadnia dużą niepewnością i możliwym wzrostem cen w drugiej połowie roku. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5% z odchyleniem plus minus 1 punkt procentowy. Jesteśmy prawdopodobnie w celu inflacyjnym. Ogłosił prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Dane za styczeń wskazują, że już wtedy inflacja spadła do 3,9% w ujęciu rocznym. Słowa prezesa banku centralnego oznaczają, że wskaźnik utrzymał kierunek spadkowy. Duże prawdopodobieństwo zejścia do celu inflacyjnego nie oznacza, że problem rosnących cen zniknął. Celem Rady Polityki Pieniężnej jest obniżenie wskaźnika w średnim okresie, a nie w jednym miesiącu czy kwartale. To osiągnięcie celu inflacyjnego w tej chwili, w naszym przekonaniu, obarczone jest wielką niepewnością i przekonaniem bliskim pewności, że ta inflacja w drugiej połowie roku wzrośnie. Co ekonomista profesor Mariusz Andrzejewski uzasadnia możliwością ograniczenia działań osłonowych, jakie do tej pory wciąż obowiązywały. Za chwilę będziemy mieli podniesienie cen żywności o 5% na VAT-ie i być może odmrożenie cen energii, a to są dwa bardzo istotne czynniki wpływające na wzrost inflacji. Resort klimatu zobowiązał się, że za prąd w drugiej połowie roku zapłacimy więcej, ale maksymalnie o 30 zł miesięcznie. W Narodowym Banku Polskim powstały prognozy, które opisują, co stanie się z inflacją przy gwałtownym odejściu od tarcz ochronnych. W takim scenariuszu, którego oficjalnie nikt na razie nie rozważa, wskaźnik mógłby tymczasowo przekroczyć 8%. W tym scenariuszu utrzymania działań osłonowych bez zmian, czyli zerowy VAT i tarcze na tę elektryczność, gaz i ciepło, w 2024 roku, w tym obecnym, inflacja średnio wyniesie 3%. I w jednym, i w drugim scenariuszu na koniec 2025 roku Polska będzie w celu inflacyjnym. Wobec spadku inflacji Rada Polityki Pieniężnej nie podjęła decyzji o obniżce stóp procentowych, co uzasadniała wciąż dużą niepewnością. Ostrożność jest wskazana, mówi ekonomista Paweł Dołkowski. Żeby nie budzić hura optymizmu, żeby nie pobudzać za mocno trendów konsumpcyjnych, zwłaszcza, że pamiętajmy, że za niedługo znowu wzrośnie stawka wynagrodzenia minimalnego. Jest bardzo duża niepewność i ta niepewność powoduje, że my utrzymujemy stopy na tym samym poziomie. Główna stopa została utrzymana na poziomie 5,75%.